Dzień dobry, kalimera. Witam Was na kanale Lidia z Grecji. Miło mi, że znowu jesteśmy razem i będziemy wspólnie gotować. Bardzo się cieszę, że subskrybujecie mój kanał i piszecie komentarze. Dzisiaj przygotuję dla Was greckie danie, które nazywa się moschari lemonato. W przetłumaczeniu na język polski jest to wołowina w sosie cytrynowym. Do tego nam są potrzebujemy następujące składniki. Mięso wołowe, 0,5 kg. Najlepiej, żeby to było takie mięso pieczeniowe, nie zawierało tłuszczu. Liść laurowy, ziele angielskie, cytryna, seler, cebula, marchewka, ziemniak i przygotowałam trochę imbiru do tego też, żeby ten smak był bardziej ostrzejszy. Więc tak, załączamy sobie patelnię, na której będziemy smażyć. Wlewamy do niej oliwę. I mięso kroimy na małe kawałki. Mięsa jest 0,5 kg, ja tak jak ja mówię zawsze, przygotowuję porcje na cztery osoby. Kroimy mięso. Widzicie sami, że to mięso nie zawiera tłuszczu. I teraz tak, zanim podsmażymy mięso, wrzucamy cebulki w całości. I one nam się zarumienią z każdej strony. I w momencie, kiedy będą już przypieczone z każdej strony, po to je przypiekamy, żeby nam się nie rozleciały, tylko były w całości. One dają temu daniu taki dobry smak. Wkładamy następnie mięso. Na średnim palniku, piecu czy gazie pieczemy. I teraz przygotowujemy sobie następne produkty, które będziemy wrzucać po kolei. Czyli ziemniak, kroimy go sobie na większe kawałki. Oraz seler. Seler korzenny też kroimy i marchewkę. Marchewkę też kroimy na większe kawałki. Teraz tak, przewracamy sobie na drugą stronę mięso. Widzicie, że mięso jest zarumienione. Przekładamy dwóch stron, cebulka jest w środku. I do tego będziemy wrzucać te wszystkie nasze jarzyny, które przygotowaliśmy. Ziemniaki, seler i marchewki. Podaję Wam przepis na 4 porcje. Ale w moim domu jestem tylko ja i mój mąż, więc nie gotuję aż tyle. Mamy imbir, kawałek imbiru sobie obieramy. I też ten imbir, małe plasterki. Jak wiecie, wakacje są już w Grecji, bardzo dużo turystów do nas przyjeżdża, oczywiście z Polski. Chciałam Wam powiedzieć, że u nas jeszcze nadal obowiązuje maseczka na zewnątrz i wewnątrz. Restauracje są tylko otwarte na zewnątrz, także, ale plaże są dostępne dla wszystkich. I można korzystać z pięknego morza i ciepłej wody.
Zapraszam na mój kanał Lidia z Grecji na YouTubie, gdzie chciałabym, żebyście wyrażali swoje opinie. Oczywiście jak się podoba, łapki w górę. No i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będę dla Was przygotowywać nowe przepisy, nie tylko greckie. Tak jak wracając do naszego gotowania. Więc tak, pół kilograma wołowego mięsa, najlepiej pieczeniowego, żeby nie było w nim tłuszczu. Do tego dwa ziemniaki na cztery porcje, jedna marchewka, jedna czwarta czy połowa małego selera korzennego do tego. I przygotujemy też trochę imbiru, tak jak mówiłam, żeby do smaku. Wrzucamy imbir. Nie wiem, czy dobrze widać. Tak to wygląda już jak się przygotowuje pieczę. Teraz tak, jeżeli wołowina jest miękka, mięso młode, na przykład może być też cielęcina lub młoda wołowina, to wtedy nie dłużej to gotujemy niż powiedzmy te 40 minut. Natomiast no, nie radziłabym takiego mięsa bardziej twardszego, bo to dosyć długo trwa. Teraz tak, pod koniec wrzucamy już sobie liście laurowe i ziele angielskie. Ja też dodaję trochę do smaku goździków, bo wtedy ma właśnie z tymi wszystkimi jarzynami w środku ma taki sos później fajny posmak. Czyli tak, przygotowaliśmy to wszystko, nam się już gotuje. Gdy nasze mięsko i ziemniaki już są miękkie, to najpierw będą ziemniaki oczywiście miękkie i cebula i wszystkie inne jarzyny. Natomiast na samym końcu jest oczywiście mięso. Do tego dania, pamiętajmy o kolejności, nigdy nie dajemy na samym początku cytryny, bo wtedy te ziemniaki i jarzyny nigdy nam się nie ugotują, mięso też będzie twarde. Więc sobie wyciskamy pół cytryny. I te pół cytryny już przed wyciągnięciem, ściągnięcie garnka lub patelni z ognia, wtedy sobie będziemy wlewać. Ja oczywiście już przygotowałam wcześniej to danie, dlatego że no, zabrałabym Wam za dużo czasu. Więc to już jest danie przygotowane przeze mnie, ugotowane wcześniej. Widzicie, tak to wygląda. Tą cytrynę, która bym wlała, jakby było już wszystko miękkie, to wleję teraz tutaj do tego mojego dania, żebyście widzieli. I cytryna będzie miała taki słodko-kwaśny smak, czyli moschari lemonato, greckie danie, już jest gotowe. W Grecji tutaj gotują Grecy często dania w jednym garnku, czyli jak najmniej powiedzmy osobnych garnków do gotowania i cały czas musimy to kontrolować. Tutaj po kolei, w zależności od twardości danego produktu, najpierw go gotujemy, dusimy czy smażymy i później po kolei, tak jak Wam pokazałam, dodajemy resztę produktów. Więc tak, możemy już sobie nasze danie wyłożyć na talerz, żebym Wam pokazała. Oczywiście smaku nie będzie się czuć, ale myślę, że mi uwierzycie na słowo. Czyli to jest ta cebulka w całości, którą żeśmy podsmażyli na samym początku. Następnie wykładamy sobie mięsko, które jest miękkie już. Naprawdę uwierzcie mi na słowo, że zapach jest cudowny. Do tego mamy ziemniaczki wykładamy też i tutaj jeszcze marchewkę dorzucimy, żeby było fajnie.
Wrzucimy jeszcze jeden kawałek mięsa, który nam się będzie rozpływać w ustach. Tak wygląda moshari limonato, czyli wołowina w sosie cytrynowym. I teraz jeszcze skosztuję. Zapraszam na kanał Lidia z Grecji. Gotujemy razem. Bardzo się z tego cieszę. Naprawdę jest bardzo smaczne. Mięso. Zobaczcie sami. Może tutaj będzie lepiej widać. Zobaczcie, jak ono po prostu jest miękkie i będzie nam się rozpływać w ustach. Cebulka słodko-kwaśna, więc zapraszam, żebyście wypróbowali to danie. Jeszcze tutaj, gdzie nam się gotuje oczywiście to nasze danie, to nie zapomniałam, tylko zawsze na sam koniec ja dopiero dodaję sól, żeby było wszystko miękkie i oczywiście pieprz. Do gotowania ja używam tylko oliwy greckiej, bo jest zdrowa dla naszego organizmu, ma omega 3 dla naszego serca, więc zawsze staramy się używać takich produktów, które są z korzyścią dla nas. Życzę wszystkim smacznego, miłego weekendu. Zapraszam na następny film. Subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kali Oreksi. I pozdrawiam oczywiście wszystkich. Do widzenia.